Pracownicy i studenci PWSZ w Elblągu inicjują w mieście i regionie wydarzenia kulturalne, umożliwiając mieszkańcom regionu bliski kontakt z kulturą i sztuką. Aktywnie działa uczelniana biblioteka, która posiada 73 tysiące woluminów i 100 prenumerat czasopism rocznie. W czytelniach mamy 95 miejsc, w tym 3 miejsca specjalnie przygotowane dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka organizuje liczne spotkania czytelnicze, a także akcje wymiany książek. Od 2001 roku na uczelni działalność rozpoczęła galeria Filar Sztuki. Organizowane są tu wystawy malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii oraz odbywają się spotkania z ludźmi nauki i kultury. Do chwili obecnej galeria zorganizowała 47 wystaw indywidualnych i zbiorowych. Od 2005 roku uczelnia posiada także własne wydawnictwo. Do tej pory może poszczycić się publikacją 54 monografii, 25 biuletynów uczelnianych, 22 rozpraw naukowych i zawodowych i 16 skryptów dla studentów. W latach 1999-2011 perełką kulturalną uczelni były teatrzyki dziecięce pod nazwą Wiosenne spotkania w krainie baśni. Organizatorami teatrzyków byli studenci pedagogiki pod nadzorem magister Stanisławy Szuksty. PWSZ w Elblągu wspiera również rozwój kulturalny regionu. Uczelnia od wielu lat wspiera organizację inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo, organizując m.in. zajęcia artystyczne, gry i zabawy animacyjne, konkursy zręcznościowe i plastyczne. Z kolei nauczyciele akademiccy przeprowadzają wykłady związane z anielską tematyką. Za wieloletnią współpracę z Aniołowem tytułem Anioła Dobroci został uhonorowany w 2014 roku rektor PWSZ w Elblągu, profesor doktor habilitowany inżynier Zbigniew Walczyk.